Ja nazywam się Sebastian Gajewski, na co dzień pracuję na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych, zajmuję się prawem, postępowaniem administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym, także taką dziedziną wiedzy, jaką jest nauka administracji publicznej. Na dzisiejszych zajęciach będę chciał z Wami porozmawiać o outsourcingu usług publicznych, dokładnie czym jest outsourcing usług publicznych, jakie są cele tego zjawiska, jakie są korzyści, jakie są zagrożenia, a potem chciałbym z Wami chwilę porozmawiać o tym, czy istnieje jakaś lewicowa, socjaldemokratyczna wizja tej techniki wykonywania zadań publicznych i w tym zakresie chciałbym porozmawiać z Wami chwilę o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych i o takiej konstrukcji, jaką są klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, tak? Jako takim socjaldemokratycznym remedium na zagrożenia związane z procesem outsourcingu usług publicznych. Może zacznijmy od samego pojęcia outsourcingu usług publicznych. Generalnie outsourcing usług publicznych to jest powierzenie na podstawie przepisów prawa wykonywania jakiegoś zadania publicznego przez organ władzy publicznej na podmiot spoza administracji publicznej, spoza systemu władz publicznych, na jakiś podmiot prywatny. Sama koncepcja outsourcingu usług publicznych, ona wychodzi z takiego założenia, że w ramach administracji publicznej, czy w ramach zadań, wykonywania zadań administracji publicznej można wyróżnić takie dwie sfery. To jest sfera sterowania i sfera wiosłowania. Źródłem outsourcingu, tej koncepcji outsourcingu usług publicznych jest takie założenie, że ta administracja publiczna, władze publiczne, one nie muszą wiosłować, czyli nie muszą wykonywać, bezpośrednio wykonywać określonych zadań publicznych, świadczyć jakichś usług publicznych, tak? Dzisiaj mówiliśmy trochę o outsourcingu usług edukacyjnych, tak? Nie, czy administracja publiczna, podmioty publiczne, one nie muszą świadczyć tych usług, natomiast mogą je zlecić na zewnątrz, tak? Czyli oddzielamy wiosłowanie od sterowania. Wiosłowanie to jest bezpośrednie wykonywanie jakichś zadań publicznych, na przykład świadczenie usług edukacyjnych, czyli uczenie, świadczenie usług zdrowotnych, czyli leczenie pacjentów, świadczenie usług społecznych, nie wiem, opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3, opieka nad seniorami. I mamy ten drugi element, czyli sterowanie. Sterowanie to ustalanie polityki, to ponoszenie odpowiedzialności przed społeczeństwem, to wreszcie finansowanie tych zadań, które są wykonywane przez te podmioty, mogą być wykonywane przez podmioty na zewnątrz administracji publicznej. Generalnie sama koncepcja oddzielenia wiosłowania od sterowania i koncepcja outsourcingu usług publicznych, ona znajduje swoją teoretyczną podbudowę w takiej koncepcji z zakresu nauki o zarządzaniu, która się nazywa New Public Management. Czyli New Public Management, w skrócie to jest to, co Jędrzej wczoraj mówił, prawda? Czyli takie przekonanie, że służby zatrudnienia to będą najlepiej działały wtedy, jak zlikwidujemy urzędy pracy, zlecimy zadania z zakresu pomocy w poszukiwaniu pracy jakimś prywatnym podmiotom, bo one będą działały taniej, lepiej i w ogóle będzie fajniej. New Public Management, czyli to nowe zarządzanie publiczne, jest koncepcją, która powstała w krajach anglosaskich gdzieś około w latach 70. XX wieku. W najszerszym zakresie była wdrażana w Wielkiej Brytanii, trochę w Stanach Zjednoczonych i w Nowej Zelandii, która zreformowała cały system administracji publicznej właśnie zgodnie z tymi założeniami. O co chodzi z New Public Managementem? New Public Management, on zakłada, że do administracji publicznej należy przenieść w jak największym stopniu wzorce działania, zarządzania organizacji, które są praktykowane w sektorze prywatnym. To znaczy, że administracja publiczna ma być przede wszystkim zarządzana tak jak prywatna firma. Co to znaczy, że ma być zarządzana tak jak prywatna firma? Ano, po pierwsze, że najważniejsze są wyniki i najważniejsza jest jakość w relacji z podmiotem na zewnątrz, prawda? Czyli w przypadku tego urzędu pracy najważniejsze jest to, ilu bezrobotnym znajdziemy pracę, to po pierwsze, i po drugie, jak bardzo ci bezrobotni będą zadowoleni z usług takich służb zatrudnienia, tak? Mniejsze znaczenie w tym, zgodnie z tą koncepcją, mają procedury, którymi posługują się takie podmioty, które wykonują zadania publiczne, to po pierwsze. Po drugie, mniejsze znaczenie mają warunki, chociażby warunki zatrudnienia osób, które te usługi świadczą.
Nie ma znaczenia, czy ci pracownicy służb zatrudnienia sami są zatrudnieni na umowę o pracę, czy może na przykład na jakąś śmieciówkę. Nie ma znaczenia, czy to jest zatrudnienie terminowe, czy nieterminowe. Wiemy, że taką zasadą w zatrudnieniu w administracji publicznej jest zwiększona trwałość tego zatrudnienia w stosunku do zatrudnienia w sektorze prywatnym. Tu z tego rezygnujemy, to nie ma znaczenia, ważne są wyniki i jakość, zadowolenie klientów, czyli zadowolenie obywateli, którzy korzystają z tych usług. Co jest jeszcze istotne w New Public Management? New Public Management zakłada, że administracja publiczna powinna posługiwać się takimi samymi instrumentami, jak posługują się firmy prywatne. Czyli rezygnujemy z takich typowych środków działania, jakim posługuje się administracja publiczna, tak? Nakazy, zakazy, dozwolenia, decyzje administracyjne na rzecz takich form, które są powszechne na rynku, czyli przede wszystkim umowy cywilnoprawne, tak? Administracja publiczna ma zamawiać na zewnątrz, na rynku, na konkurencyjnym rynku jakieś usługi. W drodze umów cywilnoprawnych, z drugiej strony sama udziela określonych świadczeń na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli dostajemy na przykład jakąś dotację, nie jedno w drodze jednostronnej decyzji, tylko w drodze umowy cywilnoprawnej. No dobra, takie są założenia teoretyczne outsourcingu, nie tyle outsourcingu usług publicznych, ale New Public Management, którego wdrożeniem, realizacją jest to zjawisko outsourcingu usług publicznych. Tu warto powiedzieć, że właśnie jest to outsourcing jest taką najbardziej typową techniką, która się wiąże z New Public Managementem. W latach 70., kiedy rządziła Margaret Thatcher z Wielkiej Brytanii, w latach 80. wręcz wprowadzono obowiązek outsourcowania określonych usług publicznych i kontraktowania ich na rynku, tak? Samorządy brytyjskie nie mogły na przykład same zatrudniać osób do sprzątania, do cateringu i tak dalej, miały obowiązek kupowania tego na zewnątrz. No i właśnie, tak podsumowując, ten New Public Management zakłada przede wszystkim, że administracja steruje, tak? Czyli administracja planuje, programuje, układa strategię, finansuje i odpowiada przed społeczeństwem, ale te zadania, bezpośrednie wykonywanie zadań publicznych, ono jest powierzone jakimś podmiotom prywatnym, które sobie funkcjonują na rynku, administracja je po prostu kupuje, a te podmioty konkurują ze sobą o możliwość uzyskania kontraktu z administracją. Ja bym chciał, żebyśmy się zastanowili na konkretnych przykładach nad korzyściami z outsourcingu usług publicznych. Może najpierw porozmawiamy o celach i o korzyściach. Jakie mogą być korzyści z outsourcingu usług publicznych? To znaczy wyobrażamy sobie sytuację, w której mamy jakąś usługę, jakieś zadanie publiczne. Wcześniej mówiliśmy o oświacie, o usługach zdrowotnych, ale możemy zejść do takiego poziomu bardziej życiowego, który potrafimy sobie wyobrazić, nie wiem, usługi sprzątające, tak? Wojtek jest radnym w Urzędzie Miasta Sosnowiec. Wy outsourcowaliście usługi sprzątające, czy macie panią Zosię, Kasię? Nie, jeżeli chodzi o te rzeczy, my tego raczej na razie unikamy, na przykład ochrona obiektów, czy usługi sprzątające, to jest na razie w ramach pracowników samorządowych, tak? Natomiast no, zmieniła się władza w zeszłym roku, my przegraliśmy na tej rządzie platformą z zeszłego roku i nie wiem, jakie oni będą mieli koncepcje, ale wiem, że kiedyś były robione takie analizy, no, co będzie bardziej ekonomicznie efektywne, tak? No dobra. Jakie mogą być korzyści z tego, że wyoutsourcujemy jakąś usługę, na przykład sprzątanie? Obniżenie kosztów. W jakim sensie, na czym to obniżenie kosztów będzie polegało? No mniej zarobi pani Kasia, Asia, jeżeli ją zatrudniamy na inaczej. Jak musimy zatrudnić pracownika na umowę o pracę, tak normalnie mu zapłacić, on jest na pełnym etacie, no to więcej zapłacimy niż jeżeli go podnajmiemy, zapłacimy jakiejś firmie, która będzie go wysyłać tylko do pracy do nas na przykład na 2-3 godziny. Może pracować w różnych miejscach jednocześnie. Na jednej tam umowy już niezależnie czy cywilnoprawnej, czy nawet etatowej, ale może usługi sprzątania na przykład wykonywać, nie wiem, w Urzędzie Miasta w jakieś tam dni typu poniedziałek, środa, piątek, a pozostałe... Czyli to jest korzyść dla pracownika, taka elastyczność, tak? No, o to ci Piotrek chodzi. No, że pani Kasia będzie się mogła realizować w kilku rolach zawodowych, bo będzie sobie 3 dni pracowała w urzędzie, a 2 dni w domu kultury. Pytasz w tej chwili o
Nie, no pytam na razie o korzyści, o motywacje, które mogą towarzyszyć temu outsourcingowi jakichś usług publicznych, prawda? Tak, bo jest takie przekonanie, że generalnie zadaniem wójta, burmistrza, prezydenta miasta obsługującego go urzędu, nie wiem, miasta, gminy, nie jest zajmowanie się sprzątaniem powierzchni tego urzędu, tylko jest zajmowanie się oświatą, zdrowiem, pomocą społeczną wydawaniem decyzji administracyjnych w różnych sprawach. Natomiast jest to jakaś działalność poboczna, która niepotrzebnie angażuje władze publiczne, tak? Bo taką panią Kasię z dzisiaj Zosię trzeba zatrudnić, trzeba zapewnić obsługę organizacyjną, finansową, prawno-pracowniczą takiego zatrudnienia, trzeba wydzielić jej jakieś pomieszczenie, zajmować się kupowaniem jakichś tam środków czystości. To wszystko absorbuje przyjmując, że jest to korzystne rozwiązanie, niepotrzebnie absorbuje władzę publiczną, administrację publiczną, bo ona się powinna skoncentrować na wykonywaniu tej swojej merytorycznej działalności, którą niewątpliwie na przykład sprzątanie, catering nie jest, Piotrek. Tak, ja muszę jedno zdanie dodać tytułem sprostowania, bo pytanie, ja odpowiedziałem jakby na pytanie, no to co będzie źródłem obniżenia kosztów, a nie co... Okej. No dobra, jakieś jeszcze korzyści, czyli tak, mamy generalnie obniżenie kosztów, tak? Ułatwienie bieżącego zarządzania, bo odciążamy administrację. Coś jeszcze, może jakiś inny przykład, nie wiem, przykład zarząd dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, to zaraz wam rzucę to ogłoszenie o konkursie ofert. Chcę zrealizować zadanie publiczne w postaci wsparcia osób w wieku 60+, przez organizację wypoczynku dla tych osób. To jakie jeszcze mogą być korzyści? Teoretycznie może większa fachowość. No właśnie, prawda? No bo przyjmujemy, że generalnie mamy takie specyficzne zadanie, jakim jest organizacja pobytu dla osób 60+. Czy Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy generalnie zajmuje się organizacją wyjazdów? Nie zajmuje się organizacją wyjazdów. Zajmuje się OPZZ albo inne biura podróży, prawda? Zajmują się takimi rzeczami, w związku z czym można przyjąć, że ci urzędnicy tam zatrudnieni, no to oni nie mają odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, wykształcenia, które pozwalałoby na zrealizowanie takiego zadania, czyli profesjonalnego przygotowania takiego wyjazdu, organizacji jakiegoś programu i tak dalej. Tak? Czyli możemy sobie wskazać, że takimi trzema celami, ale jednocześnie korzyściami z outsourcingu usług publicznych, to jest obniżenie kosztów, podniesienie jakości i uproszczenie zarządzania. Do tego obniżenia kosztów można dodać takie powszechnie panujące przekonanie, że to, co prywatne jest, że podmiot prywatny zrobi wszystko taniej niż podmiot publiczny, tak? Że to prywatne bardziej lubi pieniądz, w związku z czym prywatne oszczędza, bardziej efektywnie nim gospodaruje, natomiast publiczne nie. To jest takie neoliberalne przekonanie, które żywi połowa naszego społeczeństwa, bo jest mocno utrwalone przez media. Okej. Będziemy dzisiaj rozmawiać o takich dwóch technikach outsourcingu usług publicznych, bo ja już się odwołuję do obowiązującego stanu prawnego. Po pierwsze udzielanie zamówień publicznych, w tym ustawy Prawo Zamówień Publicznych. To jest taka technika, która umożliwia outsourcing usług publicznych, tak najogólniej rzecz ujmując, a raczej zakup jakichś usług, dostaw, tak, robót budowlanych. W stosunku do wszystkich podmiotów, tak, każdy podmiot może się ubiegać bez względu na swój charakter prawny i mamy powierzanie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. To jest taki tryb zlecania wykonywania usług publicznych, który jest dostępny tylko dla organizacji pozarządowych. Marta tak kiwa głową, bo korzysta jako organizacja pozarządowa. Od razu zastrzegam, że w rozumieniu tej ustawy niestety organizacjami pozarządowymi nie są partie polityczne, związki zawodowe i fundacje tworzone przez partie polityczne. Ona umożliwia zlecanie zadań publicznych w zakresie określonym w tej ustawie wyłącznie na rzecz organizacji pozarządowych. No tutaj, jeżeli korzystamy z tej techniki powierzania realizacji zadań publicznych przewidzianej przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, no to taką korzyścią z outsourcingu usług publicznych w trybie tej ustawy, no można powiedzieć, że jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, tak? Dlatego, że te organizacje pozarządowe z jednej strony mają szansę uzyskać środki publiczne na realizację swoich zadań, które są
społecznie, które są społecznie użyteczne i to je pobudza do działania. No, z drugiej strony można powiedzieć, już niejako wyprzedzając nasze dalsze rozważania dotyczące outsourcingu usług publicznych, w tym na rzecz organizacji pozarządowych, że niestety ta ustawa i ta technika zlecania na rzecz organizacji pozarządowych, ona powoduje, że organizacje pozarządowe zaczynają działać jak prywatne firmy, które chcą się utrzymać na rynku. W tym wypadku jest to rynek zlecania usług publicznych, tak? Czyli wytraca się ta istota działania organizacji pozarządowych. No dobra, szczegółowo sobie jeszcze powiemy o zamówieniach publicznych, jak będę mówił o tych klauzulach społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych. A teraz przejdziemy do dwóch przykładów, które chcę wykorzystać do rozmowy o zagrożeniach, które związane są z outsourcingiem usług publicznych. Może przeczytajcie to sobie, to są konkretne przykłady akurat z dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Szkoda, że nie ma Magdy, nie doszło radnej Rady Dzielnicy Wola. Dobra, przeczytajcie to sobie i pogadamy na temat zagrożeń, które wiążą się z outsourcingiem usług publicznych. No dobra, tu mamy zadanie, w ramach zadania publicznego, jakim jest wspieranie osób w wieku 60+, wspieranie seniorów. Zarząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy wymyślił, że poprawi jakość życia seniorów ze swojej dzielnicy przez organizację wypoczynku. Tak, ten wypoczynek jest dwutygodniowy w okresie wakacyjnym w tym roku, być może się jakoś równolegle do naszego spotkania odbywa. I teraz tak, zastanowiliśmy się wcześniej nad korzyściami, tak? Już wiemy, że generalnie ten urząd, że to może poprawić jakość, obniżyć ceny, ułatwić zarządzanie. Teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jakie mogą być zagrożenia, niekorzyści związane z tym sposobem wykonywania tego zadania publicznego, jakim jest poprawa jakości życia seniorów przez organizację takiego wypoczynku. Tak, ja celowo zresztą dobrałem taki przykład, bo jakby część z nas jest jakoś zaangażowana w samorząd terytorialny i to są takie dylematy, które na co dzień jakby w działalności organu wykonawczego się rozstrzyga, prawda? Że jakieś zadanie publiczne realizujemy tak albo inaczej. Jest Magda. Magda, to jest kazus dla ciebie. Tak. A Wola, tak. Tak właśnie. Jakieś pomysły. Może zacznijmy od kosztów. Tak? Powiedzieliśmy sobie wcześniej, że outsourcing usług publicznych może prowadzić do obniżenia kosztów. Tak? Wyście podawali, zresztą słusznie, przykład tego, że obniżamy koszty w ramach outsourcingu przez to, że zatrudniamy kogoś na przykład na umowę cywilnoprawną, a nie na etacie w urzędzie. Teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jakie koszty dodatkowe, których nie byłoby w przypadku, w którym to zadanie byłoby wykonywane przez urzędników pracujących w Urzędzie Dzielnicy Wola, powstaną wskutek wykonywania go w tej formie. Ale księgowa, okej, okay, czyli... Okej, okay, ale gdybyśmy zatrudniali, nie wiem, gdyby to dostali pracownicy, nie wiem, Wydziału Polityki Społecznej, czy Wydziału Kultury, czy Sportu i Rekreacji, to koszty tego też by rozliczała księgowa, nie? No ale, a miałaby dodatkowo opłacone za to? No to jest w ramach jej zadań, prawda? Mamy zadanie publiczne, ona jest powołana... No właśnie, to było w ramach jej zadań, a tutaj trzeba było osobą księgową wziąć do rozliczenia. Nie jest to biuroczynne. Nie kłóć się z Dobra, bo zostaje. A jakie jeszcze? Ale okej, Marta, masz w tym sensie. Koszty transakcyjne, prawda? Co to są koszty transakcyjne? Tak? To są koszty związane z organizacją i obsługą tej transakcji, tak? Bo gdybyśmy nie wykonywali tego w formie zlecenia zadania publicznego, to tak, nie trzeba by urzędnikom powierzyć tak, przygotowania konkursu, otwartego konkursu ofert, tak? Które obejmuje przygotowanie ogłoszenia, opublikowanie tego na stronie internetowej. Co jeszcze, prawda?
obsługa finansowa tego projektu, znaczy przelewanie dotacji, zawieranie umów cywilnoprawnych na przekazanie tej dotacji. Te umowy cywilnoprawne musi przygotować prawnik. W urzędzie u nas Miasta Stołecznego Warszawy wszystkie umowy są parafowane przez radcę prawnego. Czyli mamy cały mechanizm, który związany jest z przygotowaniem zlecenia tego zadania. Co jeszcze? Jakie jeszcze koszty powstaną? No generalnie ktoś musi to skoordynować, ktoś musi sprawdzić, czy to zadanie publiczne zostało wykonane. Czyli prawdopodobnie, jeśli ci seniorzy z Woli wypoczywają gdzieś tutaj w Zegrzu, to w trakcie tego pobytu pojawi się urzędnik albo dwoje urzędników z Urzędu Dzielnicy Wola i sprawdzi, czy państwo w rzeczywistości tam wypoczywają, czy mają program jakiś kulturalno-oświatowy, czy mają wyżywienie zgodne z tym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert. Tak? To czasami jest absurdalne, bo przykład z warszawskiej dzielnicy Wesoła, gdzie zlecono na zewnątrz polewanie ulicy, no i urzędniczkę wyznaczono do tego, to jest w nocy było, tak? I urzędniczkę wyznaczono do tego, żeby za tą polewaczką jeździła samochodem przez całą trasę tej polewaczki. Znaczy oczywiście ona miała wynagrodzenie za nadgodziny i jeszcze za pracę w porze nocnej, tak? I to są absurdy tych dodatkowych kosztów, które wynikają ze zlecania na zewnątrz zadań publicznych, tak? Z outsourcingu usług publicznych. Jakie jeszcze dodatkowe koszty mogą wiązać się z tą formą? W tym przypadku z tą formą realizacji zadań publicznych. A co będzie, jeśli tak? Mamy otwarty konkurs ofert, organizacja pozarządowa wygrała ten otwarty konkurs ofert, nawet zorganizowała ten wypoczynek, ale w połowie wypoczynku członkowie organizacji pozarządowej się rozpłynęli i 30 seniorów zostało w Zegrzu, jak się okazało, bez zapłaconego pobytu na drugi tydzień. Znowu trzeba wziąć te koszty na siebie. Tak? To trzeba wziąć te koszty na siebie. Oczywiście potem można dochodzić w trybie odpowiedzialności cywilnej, powództwo do sądu powszechnego. Dokładnie, to też są koszty. Można dochodzić tych pieniędzy, ale trzeba to zadanie będzie wziąć na siebie, czyli sfinansować. Powstanie prawdopodobnie dodatkowy duży koszt dla dzielnicy Wola. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy to zadanie byłoby wcześniej wykonywane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Dzielnicy Wola. To zadanie i zadania pokrewne z zakresu opieki nad seniorami, które nagle zaczęły być masowo zlecane na zewnątrz, tak? Że Zarząd Dzielnicy Wola sobie wymyślił taką koncepcję, że te zadania wszystkie będą realizowane przez organizację pozarządową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. To jaki powstanie jeszcze koszt, słuchajcie? Co się może stać z tymi urzędnikami, którzy zajmowali się zadaniami z tego zakresu w Urzędzie Dzielnicy? Nie będą mieli co robić, więc być może zostaną zwolnieni, tak? I tu wchodzą nam koszty społeczne, tak? Bo zasilają szeregi bezrobotnych, w związku z czym płacimy im zasiłek dla bezrobotnych, być może będą korzystać z pomocy społecznej, być może będą korzystać z innych świadczeń społecznych, z innych usług publicznych, które są przeznaczone dla osób bezrobotnych, tak? No, do tego dochodzą takie koszty czysto indywidualne, tak? Bo wiemy, że stan pozostawania bez pracy to jest generalnie niekorzystny dla ogólnego dobrostanu, o czym myślę, że niektórzy z nas się mieli okazję przekonać kiedyś tam. No dobra, może przejdziemy teraz do drugiego przykładu. Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w Urzędzie Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. To jest zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jakie tutaj możecie zobaczyć zagrożenia, jak widzicie zagrożenia związane z wykonywaniem tego zadania publicznego właśnie w tej formie, tak? Czyli nie przez panią Zosię, Kasię, Zdzisię, tak? Które są zatrudnione na etacie w Urzędzie Dzielnicy, tylko przez jakąś firmę, tak? Na przykład w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w tej chwili przetarg na sprzątanie wygrała firma, która zatrudnia panie z Ukrainy i z tego co wiem to zatrudnia jej na podstawie umów cywilnoprawnych. Na 3 zł brutto. Jest taka szansa, że tak właśnie jest. Dobra, jakie tutaj widzicie zagrożenia? Że wygra firma, która zaoferuje najniższą cenę i to będzie kosztem praw pracowniczych osób, które bezpośrednio będą się zajmować. Dokładnie. Outsourcing usług publicznych często wiąże się właśnie z tym, co mówi Rafał, tak? Czyli
z pogorszeniem warunków zatrudnienia osób wykonujących dane zadanie, tak? Bo pani Kasia Zosiaś dzisiaj w urzędzie, które zatrudnione na etacie, dysponowały pełnią praw pracowniczych, ochroną, tak, płacono im terminowo wynagrodzenie, które musiało wynosić co najmniej płacę minimalną. Tutaj takich gwarancji nie ma. Te panie mogą być zatrudnione na umowę cywilnoprawną bez żadnej ochrony, w tym w szczególności ochrony stabilności zatrudnienia, prawda? No dobra, ale mamy taką sytuację, pracujecie w urzędzie, jesteście urzędnikami i macie na przykład pani sprzątająca z Ukrainy i wy mówicie, tutaj pani Ludmiło, proszę mi umyć monitor, a pani Ludmiła mówi nie. I co się dzieje dalej? Nie, no właśnie, czy tak będzie? Co by było, gdyby nie powiedziała pani zatrudniona na umowę o pracę w urzędzie? To się idzie do jej przełożonego, tak, i pan Kazio powie, no, bierz ścierę i sprzątaj, tak, i nie dyskutuj. A co się... Co się stanie wówczas... Trzeba czekać półtorej tygodnia, zanim skarga będzie przełożona. Czy Maryla może być zaproszona na ten... Ja myślę, że to bardzo wzbogaciło zaproszenie Maryli. Tak, to właśnie. Bardzo wzbogaciło moje wystąpienie. Dobra, ale wracamy do tematu. A co będzie wówczas, jak sobie możemy poradzić z taką sytuacją, kiedy Ludmiła zatrudniona na umowę cywilnoprawną w jakiejś firmie, która wygrała przetarg nieograniczony na sprzątanie u nas, powie nie i nie będzie nam chciała czyścić monitora. Co my możemy zrobić? Wracamy się wtedy do jej przełożonego w tej firmie i możemy nałożyć... Jeżeli jest kara umowna przewidziana w umowie, tak? Czyli co? My się zwracamy do naszego przełożonego, bo jesteśmy szeregowym urzędnikiem, żeby on się skontaktował z tą firmą, tak? Z przełożonym tej pani. Ten przełożony ewentualnie się z nią skontaktuje albo nie. A jeżeli nic z tego nie będzie, to możemy nałożyć karę umowną i potem jej sądownie dochodzić przed sądem powszechnym, co wygeneruje nam przy okazji dodatkowe koszty, a monitor jak będzie brudny, tak będzie brudny, tak? Będzie brudny cały czas. Czyli... Samemu wyczyścimy, albo w akcie godności właśnie nie będziemy czyścić. Czyli co to pokazuje? To pokazuje, że outsourcing usług publicznych często wiąże się z dużym utrudnieniem w zarządzaniu, tak? Nie można, outsourcując te usługi, nie można posługiwać się takimi mechanizmami, które są typowe dla administracji publicznej, czyli polecenie służbowe, tak? Masz zrobić to i to, tak? Jestem twoim przełożonym, każę ci coś zrobić. Tutaj tak nie mamy, tak? Nie ma bezpośredniej więzi między osobą wykonującą, więzi prawnej między osobą wykonującą dane zadanie, a podmiotem, na rzecz którego to zadanie jest wykonane, tak? Wykonywane, tak? Bo to może być osoba trzecia, w stosunku do której my nic bezpośrednio nie możemy żądać, tak? Czyli tak naprawdę ten outsourcing bardzo często utrudnia bieżące zarządzanie. Ja musiałam dodać jeszcze, że w sytuacjach kryzysowych czy dodatkowych czynności do wykonania na rzecz instytucji, jeśli chcemy zaangażować taką firmę do tych czynności, to ona bardzo stawia wysokie wymagania, jeśli chodzi o wynagrodzenie, a właśnie swoi pracownicy są do dyspozycji i nie żerują tego za takie wysokie stawki. A bardzo często te firmy mintują i ceny za każde to dodatkowe zlecenie. Kierownicy instytucji bardzo często zwracają uwagę, że na swoich pracowników możemy polegać, a ta firma już niekoniecznie zgodzi się za taką stawkę, za jaką by to zrobili nasi pracownicy. Mhm. Właśnie, to co Kasia mówi, to jest ten... Można polegać lepiej na swoich pracownikach. Dokładnie. To jest to, co Kasia mówi, też jest argumentem na rzecz tego, o czym ja wcześniej mówiłem, tak? Czyli właśnie tego, że outsourcing bardzo często utrudnia bieżące zarządzanie, w szczególności w sytuacjach kryzysowych, a poza tym outsourcing niestety nie gwarantuje nam ciągłości wykonywania tego zadania, prawda? Bo zawsze może być to ryzyko, tak jak było w przypadku tego wyjazdu dla seniorów z dzielnicy Wola, tak tutaj jest to samo, tak? Pewnego dnia Ukrainki się rozpływają i nie przychodzą i firma też się rozpływa, a ktoś tam musi sprzątać i znowu koszt spada na tego, który zleca. Okej, jakie jeszcze mogą być zagrożenia, niekorzyści związane z outsourcingiem usług publicznych? Wojtek jak jest radnym i załóżmy ma jakieś wątpliwości co do działalności jakiejś jednostki organizacyjnej w ratuszu, to co może zrobić, tak? To może,
może napisać interpelację do prezydenta, możecie jako radni zaprosić na przykład taką osobę w ramach jej obowiązków służbowych, żeby przyszła na właściwą komisję, tak? Jest bezpośrednia kontrola społeczna wykonywania jakichś tam zadań, tak? Jeżeli na przykład tamto zadanie w postaci organizowania wypoczynku dla seniorów realizowaliby pracownicy Wydziału Polityki Społecznej, to mechanizm funkcjonowania tych urzędów, które obsługują jednostki samorządu terytorialnego, jest taki, że nie byłoby żadnego problemu, żeby zaprosić te osoby na Komisję Polityki Społecznej, powiedzieć: to się nie podoba, to się nie podoba, to się nie podoba, a dlaczego to jest tak, a dlaczego to jest tak, a w ogóle to można by to zrobić lepiej i weźcie coś z tym zróbcie, tak? Jaką mamy sytuację, kiedy to zadanie jest wykonywane w formie powierzania, tak, na podstawie umowy cywilnoprawnej? Bardzo często nawet same instytucje nie wiedzą, na jakich zasadach funkcjonuje firma, czy zatrudnia pracowników, czy jest to wykonywane, jakie produkty, jakich środków używa, a co dopiero z opinia społeczno-publiczna. Często nawet sama instytucja tego nie wie, a co dopiero coś. Dokładnie, ta kontrola społeczna, czy bezpośrednio przez obywateli, czy przez ich przedstawicieli, przede wszystkim przez radnych w samorządzie terytorialnym, jest niezwykle utrudniona przez te skomplikowane więzi prawne łączące podmiot, który realnie wykonuje te zadania, z podmiotem, który jest odpowiedzialny, czyli tam na przykład zarządem dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, a z kolei ludźmi, którzy mają kontrolować wykonywanie tego zadania. Tu na tych przykładach, kończąc te rozważania dotyczące zagrożeń związanych z outsourcingiem usług publicznych. Chciałem też zwrócić uwagę na jedną rzecz, tego niestety nie będzie widać na tych przykładach, ponieważ ja wybrałem takie przykłady łatwe do... Bastian? Przepraszam, może przestać cały czas gadać, to naprawdę strasznie przeszkadza, to może to zrobić na lepszą. Dobrałem takie przykłady, które są łatwe do wyobrażenia, jakoś mieszczą się też w codziennym doświadczeniu niektórych. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację, że outsourcujemy na zewnątrz usługę publiczną, na przykład w postaci transportu zbiorowego w jakimś mieście. No i co? I cały ten lokalny transport zbiorowy będzie obsługiwany nie przez naszą jakąś jednostkę organizacyjną miejską, tylko przez jakąś firmę, prywatną. Cały transport w jednym mieście. To co się dzieje z czasem? Monopol na rynku jest. Jest monopol, tak? Czyli zastępujemy monopol publiczny monopolem prywatnym. Ten monopol prywatny z czasem będzie nam dyktował jako miastu ceny. Tak? Miasto stanie się zależne finansowo od podmiotu prywatnego. I to jest... się tak, jeżeli mogę tak na bieżąco tego się odnieść, bo my akurat żyjemy w Głopie, tak? To jest 14 miast koło siebie, 2 mieszkańców. Macie ten komunalny związek. Tak, mamy KSK GOP, tak? I u nas właśnie sytuacja była odwrotna, bo ten KSK GOP, jak gdyby nie wiadomo, że zleca odpowiedź przetargu zamiaru publicznego, zleca wynajem tych właśnie usług przewozowych. A to u nas jest coś takiego, że te wszystkie miejskie PKM-y, czyli spółki miejskie, tak, przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, one właśnie mają teraz ten monopol, tak? Że nikt nie jest w stanie z nimi konkurować. I tu się stało coś odwrotnego, tak? Czyli nie prywatne firmy mają monopol, tylko właśnie monopol mają spółki te miejskie, które cały czas te przetargi wieloletnie wydawały na obsługę tych poszczególnych linii. Także stało coś zupełnie odwrotnego, tak? Co się w normalnym warunkach rynkowych raczej... No dobra, ale... W ramach ciekawostki tego... Ale jednak zwróćcie uwagę, że to są spółki komunalne. Tak. My na spółki komunalne jako jednostka samorządu terytorialnego mamy jednak jakiś wpływ, tak? Ze względu na obsadę kierownictwa tych spółek, ze względu na istnienie rad nadzorczych, ze względu na inne, nie tylko prawne, ale i faktyczne powiązania związane z ich działalnością. Tu jest wpływ ze strony, nie wiem, ze strony wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ze strony radnych na to, jak taka spółka działa, jakie usługi świadczy. Czyli generalnie tak podsumowując nasze rozważania, no to wskazaliśmy sobie szereg rozmaitych zagrożeń związanych z outsourcingiem usług publicznych. Przy czym, no właśnie, czy te zagrożenia waszym zdaniem eliminują
konieczność zlecania usług publicznych na zewnątrz. To znaczy, biorąc pod uwagę te zagrożenia, czy uważacie, że dzisiaj administracja publiczna, administracja usługowa, ta, która świadczy rozmaite usługi na rzecz obywateli, może funkcjonować bez outsourcingu usług publicznych, to znaczy bez tego zlecania usług publicznych na zewnątrz. Czy dzisiaj w ogóle jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić, tak? Że wszystkie zadania publiczne będą wykonywane przez administrację publiczną, to znaczy przez jakieś typowe organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne funkcjonujące w aparacie administracyjnym. Czy to jest w ogóle To jest nierealne. W tej skali zadań, które macie administracja publiczna, przede wszystkim z zakresu administracji usługowej, tak? Tego, że zadaniem administracji publicznej jest świadczenie na naszą rzecz rozmaitych usług, tak? O edukacja, zdrowie, opieka nad dzieckiem, opieka nad seniorem, mnóstwo zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego, tak? Wymieniam 5 przykładów, a to już jest i tak bardzo dużo. W zasadzie dzisiejsza administracja publiczna bez outsourcingu się obejść nie może. I teraz powstaje pytanie, dla nas jako socjaldemokratów szczególnie istotne, że biorąc pod uwagę te zagrożenia, o których rozmawialiśmy, jakoś ten outsourcing usług publicznych musimy ucywilizować, to znaczy stworzyć takie rozwiązania, takie ramy prawne, które umożliwią w największym stopniu eliminację tych zagrożeń, o których mówiliśmy, i maksymalizację tych korzyści, które skłaniają do tego, żeby wyrzucać te usługi publiczne na zewnątrz, korzystać z podmiotów prywatnych. Jednym z takich instrumentów są klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Może najpierw powiem, co to są zamówienia publiczne. Zamówienia publiczne to są cywilnoprawne umowy zawierane generalnie rzecz ujmując przez różne podmioty wykonujące administrację publiczną z wykonawcami na usługi, na dostawy i na roboty, budowlane. Generalnie zamówienia publiczne są niezwykle istotną częścią każdej gospodarki. W Unii Europejskiej zamówienia publiczne to jest 18-19% PKB, w Polsce to jest 12% PKB. To jest olbrzymia ilość pieniędzy i to jest niezwykle istotne, żeby zamówienia publiczne w możliwie największym stopniu były ucywilizowane. I teraz takim cywilizowaniu zamówień publicznych służy koncepcja społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Tak? Większość z nas kojarzy pojęcie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Tak? Odpowiednikiem tego pojęcia w zamówieniach publicznych są społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne. Ta koncepcja społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, ona wychodzi z założenia, że zamówienia publiczne nie mogą służyć tylko jednemu celowi, jakiemu jest zapewnienie tych usług, robót budowlanych czy dostaw, czyli celom ekonomicznym, maksymalnie efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych na rozmaite usługi, dostawy, roboty budowlane, tylko musi tak służyć także określonym celom społecznym, zresztą nie tylko społecznym, także środowiskowym czy nawet gospodarczym, na przykład z zakresu wsparcia innowacyjności. Jakim celom społecznym mogą służyć zamówienia publiczne? Tak? No bo to jest logiczne, że podstawowy cel zamówienia publicznego ma charakter ekonomiczny. Tak? Chcemy otrzymać określone dobra, określone usługi, określone świadczenia. Co można osiągać jeszcze za pomocą zamówień publicznych? Tak? Czyli tych umów zawieranych przez administrację publiczną, jakieś tam... Można moderować rynek pracy. W jaki sposób można moderować rynek? Zapisujemy proces społeczny, na przykład, nie wiem, filantropii, zatrudnić jakiś proces osób niepełnosprawnych, tak? Na przykład z danego obszaru. No z danego obszaru to nie. Znaczy nie, bo tak odpuszczamy, ale znaczy tam musi zatrudnić osób niepełnosprawnych, tak? Ale muszą być tam zatrudnieni na umowach o pracę, przynajmniej minimalne. Tak, płaca minimalna. Tylko że później nie ma jak to zweryfikować tak naprawdę. Okej, okay. Znaczy generalnie macie oczywiście rację i podstawową funkcją klauzul społecznych w zamówieniach publicznych jest właśnie wpływanie na rynek pracy. Przyjmuje się, że te społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to są zamówienia publiczne, które przede wszystkim oddziałują na rynek pracy przez zapewnienie pracy godnej na dobrych warunkach zatrudnienia. I te cele można osiągnąć właśnie za pomocą klauzul społecznych. Te klauzule społeczne, co to są klauzule społeczne, tu macie taką ogólną definicję, to są szczególne warunki realizacji zamówienia publicznego, które służą dodatkowym
poza uzyskaniem określonego świadczenia celem o charakterze społecznym. Co to są warunki realizacji zamówienia publicznego? To znaczy, że te cele społeczne, one nie odnoszą się do tego, co robi wykonawca, podmiot ubiegający się o zamówienie przed uzyskaniem tego zamówienia, tylko do procesu realizacji tego zamówienia, tak? Czyli my wymagamy od wykonawcy, żeby ten wykonawca w okresie wykonywania danego zamówienia publicznego i przy jego wykonywaniu na przykład zatrudniał pracowników z grup defaworyzowanych. Co to są grupy pracowników defaworyzowanych? No to są takie osoby, które ze względu na swoje cechy osobiste miały bardzo duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia na rynku. To są na przykład pracownicy niepełnosprawni, ale nie tylko. W obowiązującym prawie zamówień publicznych najwięcej klauzul społecznych jest właśnie związanych z ochroną pracowników defaworyzowanych. To jest kilkanaście grup, tak? Mamy pracowników niepełnosprawnych, mamy osoby wychodzące z bezdomności, osoby wychodzące z uzależnienia od alkoholu, z uzależnienia od narkotyków, osoby chore psychicznie, osoby bezrobotne. I jeszcze kilka innych grup. A osoby starsze też tam są? Nie, ale wydaje mi się, że w świetle obowiązującego prawa Unii Europejskiej wprowadzenie takiej klauzuli społecznej do polskiego prawa zamówień publicznych byłoby dopuszczalne, ponieważ te dyrektywy one w dosyć generalny sposób określają te cele społeczne, którym mogą służyć zamówienia publiczne. Wydaje mi się, że to by było możliwe i całkiem sensowne. To jest jedna grupa tych klauzul społecznych, tak? Czyli zastrzegamy, że w procesie realizacji danego zamówienia publicznego zostanie zatrudniona określona liczba osób na określony czas, które na przykład są niepełnosprawne. Przy czym te klauzule społeczne, one posługują się pojęciem zatrudnienia, w ogóle PZP, to prawo zamówień publicznych posługuje się pojęciem zatrudnienia i realizacja tych klauzul społecznych dla grup defaworyzowanych, tak się przynajmniej przyjmuje w orzecznictwie, niestety może być realizowana zarówno przez zatrudnienie na umowę o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. To jest jedna grupa. Druga grupa tych klauzul społecznych, one odnosi się oczywiście również do rynku pracy, ale chodzi tutaj, celem tych klauzul jest podwyższenie kompetencji, podwyższenie kwalifikacji pracowników. To znaczy te klauzule zakładają albo obowiązek utworzenia funduszu szkoleniowego przez pracodawcę, a jeżeli ma ten utworzony fundusz szkoleniowy, to podwyższenie wkład na ten fundusz szkoleniowy. To jest druga grupa. No i trzecia grupa, Rafał? To nie jest tak, że ten zapis o funduszu szkoleniowym nie stał się bezprzedmiotowy w związku z ostatnią nowelizacją ustawy o... Masz rację, dobrze mi poprawiasz. ...aktualnie w tej chwili chyba. Rafał ma rację, moja wiedza okazała się pieprzała. Nie można tego już zastrzegać, ale zresztą to chyba nie było zbyt popularna klauzula. Dobra. I trzecia grupa, ta, która nas najbardziej interesuje przez pryzmat naszych poglądów, czyli ta klauzula, która została wprowadzona ostatnio, czyli klauzula zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Tak? Czyli możemy w zamówieniu, możemy zastrzec, że wykonawca będzie miał obowiązek zatrudniać do wykonywania danego zamówienia publicznego określoną liczbę osób w określonym okresie na podstawie umowy o pracę. To dotyczy wyłącznie zamówień publicznych na usługi i na roboty budowlane, a nie na dostawy. Czy te klauzule społeczne one są popularne? Jak sądzicie? W ogóle nie są popularne. To jest niewielki procent zamówień publicznych odbywa się z zastrzeżeniem takich klauzul społecznych. Jakie są tego przyczyny? Wyższe koszty? To też. To znaczy, jeżeli jest klauzula, że muszą być zapisane umowy o pracę, no to myślę, że to jest większe koszty. Na pewno tak. Na pewno taką główną przyczyną braku popularności tych klauzul społecznych, z jednej strony, bo słuchajcie, te podmioty, które zlecają te zamówienia publiczne, one są różne, tak? To również są małe gminy, tak? Jest brak wiedzy i odpowiedniego przygotowania, także taki typowy urzędniczy strach przed stosowaniem takiego rozwiązania, które nie jest rozwiązaniem typowym i nie jest rozwiązaniem powszechnym. To po pierwsze. Po drugie,
Te klauzule, które dotyczą zatrudniania osób defaworyzowanych, one ich zastosowanie rodzi taką wątpliwość po stronie zlecających, czy będą w stanie znaleźć taki podmiot, który zdecyduje się na to, żeby wykonywać zamówienie publiczne przy jednoczesnym zatrudnieniu jakiejś grupy pracowników defaworyzowanych, tak? Sylwia. Przepraszam, nie jest taka dyskryminacja? To jest dyskryminacja, ale ona jest dopuszczalna, tak? Oczywiście zasadą prawa zamówień publicznych jest konkurencja, nie dyskryminacja, to znaczy, że wszystkie podmioty mogą ubiegać się o te zamówienia publiczne na równych zasadach, ale jednocześnie istnieje możliwość ograniczenia tych podstawowych zasad ze względu na cele społeczne, wymogi interesu publicznego, tak? I w przypadku klauzul społecznych, czy tych celów środowiskowych, czy gospodarczych, które można zastrzegać w zamówieniach publicznych, tak się dzieje. Rzeczywiście jest to dyskryminacja, ale ona jest dopuszczalna. Jakieś pytania co do dyskryminacji? Dopuszczalna dyskryminacja, bardzo ładne. To jest dopuszczalne. Tak. Zapisz sobie. To jest dopuszczalna. Parytet to też jest dopuszczalna dyskryminacja. Suwak na przykład. Okej. Okay. Jeszcze warto powiedzieć o takim instrumencie, który jest zbliżony do klauzul społecznych, ale w literaturze wyraźnie wskazuje się, że to nie jest klauzula społeczna, czyli zamówienia zastrzeżone. Zamówienia zastrzeżone, ponieważ generalną zasadą prawa zamówień publicznych jest to, że o zamówienie publiczne może ubiegać się każdy podmiot, tak? Natomiast konstrukcja zamówień zastrzeżonych zakłada wprowadzenie podmiotowego ograniczenia po stronie tych podmiotów, które mogą ubiegać w określeniu kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się o dane zamówienie. I tak konstrukcja zamówień zastrzeżonych zakłada, że o zamówienia publiczne, dane zamówienie publiczne mogą ubiegać się tylko podmioty, które zatrudniają określony procent pracowników niepełnosprawnych. Dlaczego to nie jest klauzula społeczna? W tym sensie, że one nie odwołuje się, zamówienia zastrzeżone nie odwołują się do warunków wykonywania zamówienia, tylko do cechy tego potencjalnego wykonawcy, tego co jest wcześniej. To również jest dopuszczalna dyskryminacja i faworyzowanie tych pracodawców, nazywamy ich pracodawcami społecznymi, którzy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych. To jest oczywiste, tak? Mamy cel społeczny, pracownikom niepełnosprawnym jest bardzo trudno znaleźć zatrudnienie, niż pracodawcy. Tak? Chciałam się zapytać, czy tego analogicznego rozwiązania można wprowadzić w odniesieniu do zależenia tego rynku do organizacji, które zatrudniają jakiś odsetek na umowę właśnie tak? Tak czy nie? Generalnie do tego musiała być podstawa w prawie Unii Europejskiej. Bo generalnie prawo zamówień publicznych jest w dużej mierze zdeterminowane przez prawo Unii Europejskiej, przez dyrektywy, które my wdrażamy. Tam właśnie z dyrektyw, które regulują zamówienia publiczne, wynikają te dopuszczalne granice dopuszczalnej dyskryminacji, tak? Wydaje mi się, że to było co najmniej, że to było dyskusyjne. Dobra. To są jedyne zamówienia zastrzeżone w polskim prawie zamówień publicznych, tak? To są jedyne zamówienia zastrzeżone. Okej, okay, dobra, to teraz może tak podsumujmy sobie, jakie są korzyści, mogą być korzyści z posługiwania się klauzulami społecznymi, z posługiwania się konstrukcją zamówień zastrzeżonych. Jakie mogą być korzyści? Upowszechnianie pozytywnych standardów. Szczęśliwi pracownicy. No, czyli generalnie możemy sobie powiedzieć, że na pewno taką korzyścią jest budowanie pozytywnego wizerunku administracji publicznej w społeczeństwie, tak? Że administracja publiczna, inaczej właśnie jak to jest w nowym publicznym zarządzaniu, nie kieruje się tylko chęcią osiągnięcia jakiegoś wyniku, tak, najmniejszym kosztem, tylko kieruje się także jakimiś względami społecznymi, tak, które są istotne dla społeczeństwa. Administracja publiczna jest wrażliwa społecznie, nie kieruje się tylko efektami, wynikami, chęcią oszczędzania, ale także realizacją jakichś istotnie społecznych celów. Co jeszcze? Paradoksalnie pewne korzyści mogą być ekonomiczne, bowiem jeśli włącza się do rynku pracy
też te grupy, które są, mają niską zatrudnialność, małe szanse na bycie zatrudnionymi, no to oszczędza się pośrednio na różnych transferach i formach wsparcia. Oczywiście, prawda? Zwróćcie uwagę, że być może ci pracownicy niepełnosprawni, być może pracownicy niepełnosprawni, uzależnieni od alkoholu, narkotyków, chorzy psychicznie, nie byliby w stanie, nie będą w stanie znaleźć pracy na rynku, pozostawali bezrobotni, korzystaliby na przykład z zasiłku dla bezrobotnych, z innych transferów, jak Rafał mówił, albo gdyby nie byli na przykład do zasiłku uprawnieni, no to korzystaliby, nie wiem, z różnych form pomocy, społecznej, albo z różnych usług publicznych, które są dedykowane dla takich osób. Tutaj nie tylko z tego nie korzystają, ale też będąc zatrudnionymi, płacą podatki, wnoszą składki na ubezpieczenie społeczne, no i wytwarzają PKB, bo robią coś sensownego ekonomicznie, tak? Co jeszcze? W niektórych branżach ograniczenie, zwłaszcza tych, które są bardzo zależne od systemu zamówień publicznych, no to ograniczenie skali śmieciówek w przypadku tej klauzuli zatrudnieniowej. Czyli w ogóle możemy powiedzieć, że w przypadku stosowania tej klauzuli mamy do czynienia z poprawą bezpieczeństwa zatrudnienia, zarówno w takim wymiarze jednostkowym, to znaczy te osoby, które są zatrudnione przy wykonywaniu danego zamówienia publicznego, są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, czyli dysponują pełnią praw pracowniczych, zatrudnienie jest względnie stabilne, wnoszą składki do systemu społecznych i tak dalej, ale z drugiej strony to też ma taki walor PR-owy, to znaczy administracja publiczna promuje dobre zatrudnienie, prawda? Czyli zrywamy z taką hipokryzją władz publicznych, które z jednej strony werbalnie promują dobre zatrudnienie, zatrudnienie na umowę o pracę, a z drugiej strony same niekiedy zatrudniają na śmieciówkach, tak? Albo powodują zatrudnienie na śmieciówkach. Stosowanie tej klauzuli umożliwia zerwanie z tą sytuacją. No i czyli tak naprawdę możemy sobie powiedzieć, że podstawową korzyścią ze stosowania klauzul społecznych jest ograniczenie zagrożeń związanych z outsourcingiem usług publicznych, tak? Powiedzieliśmy sobie o kosztach społecznych, o pogorszeniu warunków zatrudnienia, prawda? Tak, Marta? A jeżeli takie klauzule społeczne są stosowane, to czy w takim przypadku urząd przekazuje tej organizacji pieniądze na opłacanie składek? Nie, bo to generalnie mechanizm, tak jak powiedziałem, zamówienie publiczne to jest umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest dostarczenie jakiejś usługi dostawy. Wykonawca przy zamówieniach publicznych, ponieważ klauzule społeczne odnoszą się do warunków wykonywania zamówienia publicznego, on sobie musi to wliczyć w koszty, tak? Klauzule społeczne mogą być też do realizacji zadań publicznych, nie zamówień. Mówisz o ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ta kwestia jest sporna, tak? Dlatego, że istnieje ramowy wzór umowy, tak? Ustalony w drodze rozporządzenia, którą się zawiera z organizacjami pozarządowymi na podstawie tej ustawy, tam takiej klauzuli nie ma, tak? Natomiast wydaje mi się, że w ramach swobody umów byłoby możliwe zastrzeganie czegoś takiego. Ale to jest akurat dyskusyjne. Okej. Okay. I tak podsumowując, po drugie ta korzyść to jest realizacja celów społecznych, wsparcie grup defaworyzowanych, poprawa sytuacji na rynku pracy, także w takim sensie czysto PR-owym przez promocję dobrych standardów zatrudnienia. No i na koniec to, o czym mówiłem wcześniej, tak, czyli budowanie pozytywnego wizerunku administracji publicznej. No dobra, to jest koniec tego, co chciałem powiedzieć. Macie jakieś pytania? Rafał. Ja mam pytanie też takie uzupełnienie do tych korzyści, że pośrednią korzyścią może być jakby lepsze warunki dla rozwoju podmiotów gospodarki społecznej, które często zatrudniają te różne grupy defaworyzowane i przez to... To jest prawda, ale z drugiej strony tu też trzeba zawsze pamiętać, że te podmioty gospodarki społecznej, one muszą konkurować z innymi podmiotami, tak, że one też... To nie jest tak, że klauzule społeczne zwalniają z tych wymogów, które wynikają z kryteriów oceny ofert, tak? Czyli te podmioty gospodarki społecznej, one też muszą konkurować ceną, doświadczeniem, jakością. To na pewno jest wsparcie, ale w zasadzie poza zamówieniami zastrzeżonymi to może być różnie, prawda?
Ale to jest oczywiście prawda. Macie jeszcze jakieś pytania, uwagi, wątpliwości? Chciałabym się odnieść do tego, co powiedział Sebastian, choćby, że przy zastrzeżeniu, przy zapisaniu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, że później nie można tego kontrolować. Można. I... Bo to... Okej. Dobrze, może uzupełnisz to, co powiem. Można zastrzec kary umowne, można nawet odstąpienie od umowy przewidzieć, można zażądać przedłużenia wykazu osób w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, można później żądać przedkładania tego wykazu w dowolnym okresie i zastrzec właśnie takie później kary czy nawet odstąpienia. Ja się zgadzam, tylko w praktyce bardzo rzadko tak naprawdę to stosuję z tego, co się orientuję. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, no teraz nawet przy tej nowelizacji, tak, gdzie właśnie było ujęte, żeby stosować te klauzule. I tak dochodzi do tego, że no, nawet administracja jakaś rządowa i tak dalej zatrudnia ludzi na umowach cywilnoprawnych, więc tak naprawdę niewiele się zmieniło w gruncie rzeczy. Z tego jakie mam sygnały. Z tego, co zauważyłam, zmieniło się to, że te instytucje, które przed nowelizacją w podstawowych kryteriach uwzględniały taki wymóg, a czy premiowały, bo to wówczas nie było wymogiem, to teraz korzystają z wymogu. Prawda? Czyli że wcześniej w 60% uwzględniały cenę, w 40% jakość i na przykład przez jakość rozumiały zatrudnianie na podstawie umowy o pracę, to teraz to nie jest ujmowane w kryteriach, a jako wymóg, więc dano narzędzia tym instytucjom lepsze, silniejsze, a tym, które już wcześniej stosowały to w podocenowych kryteriach. Więc te instytucje, które chciały, to teraz mają lepsze narzędzia, ale to jest nadal w wielkim stopniu, ale już te instytucje, które stosują taki wymóg, to zauważyłam, że zastrzegają później sobie takie możliwości kontrolowania. Więc to nie jest tak, że one tylko wymagają i już nie kontrolują. Jeśli one już chcą zabezpieczyć tych pracowników, to te instytucje, które już się zabierają, to później też to do końca kontrolują. Pewnie w niektórych przypadkach tak jest. Okej, jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, uwagi, uzupełnienia? Jeszcze mam pytanie dotyczące artykułu 90, który umożliwia badanie oferty pod kątem tego, czy zapewniono pracownikom, chce zapewnić pracownikom minimalne wynagrodzenie o pracę, minimalne wynagrodzenie za pracę. I czy w praktyce ten przepis się sprawdza, czy on jest, czy jest priorytetem? Badanie przy rażąco niskiej cenie kosztów pracy. Wiesz co, ja szczerze powiedziawszy, praktyki na temat stosowania tego przepisu nie badałem, natomiast na ile czytałem w literaturze o zamówieniach publicznych, to akurat te kwestie przy rażąco niskiej cenie, że nie są przedmiotem badania. Zresztą gdyby tak było, że byłoby to powszechne, to nie mielibyśmy takiej sytuacji, jak mieliśmy przez ostatnie lata, prawda? Czyli tego konkurowania tą rażąco niską ceną z powodu zatrudniania na takich, a nie innych warunkach osób do wykonywania jakiegoś zamówienia publicznego, ale danych w tym zakresie nie znam. Zresztą nie wiem, czy takie dane w ogóle są. Dobra. To ja w takim razie serdecznie dziękuję za uwagę. Było mi bardzo fajnie z Wami porozmawiać.